Cześć, witajcie, z tej strony Husiałek, witajcie w Far Cry'u. Słuchajcie, jak wiecie, zakończyliśmy główną fabułę. Pozostało nam w zasadzie już... powiedzmy, że misje poboczne. Słuchajcie, napisaliście mi, że mogę odbierać sobie kasę od Paygena kilkukrotnie. Ostatnio odebrałem i było tam 250 tysięcy. Także jakoś... no niewiele. Tam się gdzieś bujają. Więc zobaczymy, czy faktycznie mogę zbierać tą kasę kilkukrotnie. Ogólnie zastanawiam się, czy jest sens nagrywania jeszcze Far Cry'a. Zobaczę, jak te misje poboczne w ogóle będą się prezentować. Tak, na ludzki rozum. Ups. Cywil nie był w planie. O, wilki. Ho, ho, ho. Dobra, zobaczymy właśnie na ten hajs jeszcze. Kawałeczek drogi do przelecenia. A jeszcze sobie zobaczmy na mapę, co my tam ewentualnie mamy. A wyścigi... zabójstwo... no powiem szczerze... powtarzają się te misje, więc chyba będę raczej rezygnował z rzucania codziennie Far Cry'a. Znaczy, od czasu do czasu powiedzmy, że się pojawi odcinek, a tak jak było to teraz do tej pory codziennie, no to wiadomo, to nie ma najmniejszego sensu, ponieważ te misje są tak bardzo teraz podobne do siebie, że to nie ma sensu. No, pomogłem im. Kurczę, nie wiem. Mam kaloryfery skręcone prawie na zero. A kurczę, zamiast temperaturka u mnie iść w dół, to idzie cholera do góry. Masakra, bo ja mam gorąco w domku. Zastanawiam się w ogóle, czy ja tam dolecę. 2000 metrów. Jest szmat drogi. Pytanie, czy warto. I lecę tam tylko dlatego, że wy napisaliście mi, że kasę można zbierać kilkukrotnie. Okej. Zobaczymy. Przypominam, że czasami lubicie się mylić. Czasami. Kurka, tak daleko? What the fuck? Tutaj mnie nie było chyba jeszcze. Lala, 2000 metrów, 2 km, nie? Szmat drogi. Ale ogólnie mam nadzieję, że warto. Gorzej, jeśli nie. Gdzie ten pieprzony pałac, to? Frajery. Czekajcie, tam jest... tam jest. Wow. Znaczy najlepsze jest to, że to całe ciało i wrak samolotu nie jest dokładnie centralnie w tym jego pałacu, tylko w zasadzie na drodze, bardzo, bardzo blisko raczej tego pałacu. Lol, widzicie to? Znikło. Oh shit, oh shit, oh shit. Pieprzone wysokości, no.
Dobra, i teraz jak tutaj się leciało? Tędy chyba tu, no. Ty. What the hell? Co i tu robił? Ej. What the hell? Lol, nie... Lol. Nie przelecę. Ale jaja. Kuźwa, znowu będę musiał iść pieszo. Ja pierdykam. Tu pewnie żadnego pojazdu nie będzie. Okej, robię to specjalnie dla was. Fucking. Mam nadzieję, że warto. Bo jak nie, jak tam nie będzie, można wziąć kasy ponownie. No i kuźwa, nie ma samochodu. Fucking bitch. No czekajcie, jakbym sobie na przykład... No help is available right now. Fajnie. What the hell? Pieprzony Eagle. Dobra. Zdech. No to idę z buta, no dobra, no. Na szczęście to jest dosyć blisko tutaj. Powiedzmy. Pytanko, czy warto? Niech będzie. Jestem po prostu ciekawy, czy nie myliliście się czasem. Aha. Jeszcze dalej. No to jest gdzieś po lewej stronie, kurczę. W krzaczorach leży. O, samochód. Może da się go naprawić. Raczej nie. Jeszcze kawałek. I to chyba za tym zakrętem było. Chyba. Chociaż kurka? Nie, na pewno dalej. No tak, mijałem ten łeb. Mam nadzieję, że jeśli będzie, to będzie więcej kasy, a nie tylko... O, jest helikopter. A nie tylko 250. Ale patrzcie, ciało Pagena jest. O, i mogę go przeszukać. No dobra. Ale pytanko, czy... Ach, przestań no, bo mnie zawstydzasz. To ciul, kremacja. Ty no co, nie zjara się? Lul. Reanimacja. Oh! Kurde. Żywotny. Ketchup z ryja.
Patrzcie. Piękniejszy jesteś. Mech. Bełt tam był. Kurde, Pagan to jednak niezniszczalny goleś. Nie mam mu już co wsadzić. No tak, widzicie. Można zbierać kasę kilkukrotnie. Mieliście rację. No tak. What the fuck? Nie mam rękę. What the, patrzcie, what the fuck? Tutaj mam rękę w tym, a tutaj nie. Dobra. Co my tu mamy? Polowanie. Tutaj jest jakieś polowanie. Zobaczymy sobie to polowanie, bo polowania w sumie jeszcze nigdy nie robiliśmy, więc warto je sprawdzić. Tylko się uzupełnię. Ło, możemy sobie za 650 tysięcy. Wow. Dobra. I'll hunt the burrows for you. Really? That would be really? Huge help. Let us save what we can and reduce the risk. Dotrzyj na tereny łowieckie i uzbrój się, okej. Okay. Czyli standardowo. Standardowo maniana taka, że musimy mieć broń. Tą, która im pasuje. Zobaczymy, no zobaczymy. O kurwa, łukeł. Ale mogę ten ty, mogę też bełtem. No to dobra, ja stanę przy bełcie. Mikstura łowiecka. Lom. A ile tego mięsa mam zdobyć? Tak w ogóle, bo tak... A, 4. Nie, to w sumie takie banał. 3. No i 4, no i koniec misji. No to kurka takie, no naprawdę bardzo krótkie misje, misełki bym powiedział. I pewnie teraz zanieś. Koteł. Dostarcz mięso. No to powiem szczerze, że tak banalnie. Tam jakiś zwierz jeszcze jest. Z tych groźniejszych. Oh shit! Kurwa, szybciej, szybciej! Chłopaka! Syberyjska. Dobra, dostarczmy mięso. Tutaj do lodówki? No. No jak widzicie, te misje są takie
Sam bo sam. Jau. No i tak, nie jest źle. Ale dupy nie urywa. Trafiłem. A was tu wcześniej nie było. No i tak, no dupy nie urywa, nie? No nie ma co, czego się spodziewać, bo to ukończona główna fabuła, więc... Więc podejrzewam, że od czasu do czasu tego fucka ja sobie właśnie wrzucę. Ale tak, żeby was tutaj... What the fuck? Nie zamęczyć tym. Dobra, czyli widzimy, że te misje są naprawdę, no naprawdę takie kurcioki. I powiem wam szczerze, bo chcieliście sobie, żebym wam podsumował, co sądzę o Far Cry'u po przejściu go. Powiem tak, główna fabuła jak najbardziej na tak. Jak najbardziej na tak, a... No kurę. Jak najbardziej główna fabuła na tak. A później powiem wam szczerze, no... Później nie ma co robić, nie ma co robić tak... O, misiu. Po misiu. A później tak, no mówię, no nie ma zbytnio co robić. Są te misje takie poboczne, ale one są po prostu krótkie, szybkie. I to się zaczyna bardzo szybko nudzić. No ale cóż. Jest jak jest. A tak. Cywili też pozabijam, zresztą teraz można już... Po misji głównej, wiecie, po fabule to można się troszeczkę rozerwać. Golden Path też możemy pozabijać, piździe. Znaczy. Tutaj jakaś karma. Zaliczyło mi? Zaliczył. Okej. Patrzcie, jak się wyłoży. Ho, ho! Tego się nie spodziewałem. Że rzucę go nożem, a tu... Koniec. Ciekawe, co się stało. Znaczy, co się stanie. Teraz zobaczymy. No, come on. Do jutra. Trzeba wczytać całą fabułę. Łechłe. Znaczy, wykonaną fabułę. Łechłe. Aha, dobra. No, spoko. Dobra, okej, ludzie. No to cóż, w sumie ja to będę kończył, bo to nie ma raczej sensu, żebym sobie przedłużał jeszcze tych obronie. Jeszcze jeden tam został frajer. Ne. Dobra, git. Okej, okay, no to cóż, ja się z wami żegnam. Dzięki wam za uwagę, za bycie w Far Cry'u. Jeśli oczywiście zastanawiacie się, czy kupić Far Cry'a, to jak najbardziej dla głównej fabuły. Jak najbardziej. Później jest troszeczkę już ubogo. No ale to w każdej grze w zasadzie to w sumie nic nowego, prawda? Spodziewajcie się większej ilości teraz Dying Light na kanale. No bo tam jeszcze mamy bardzo dużo do przejścia. Far Cry od czasu wam wrzucę jakiś taki randomowy odcinek. Niezapowiedziane, a tymczasem dzięki wam za bycie w serii. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.